Cześć, witam Cię bardzo gorąco na kolejnej lekcji z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem zajmiemy się rachunkiem prawdopodobieństwa i kombinatoryką. Część pierwsza. Osoby, które mnie już doskonale znają, to wiedzą, że rachunek prawdopodobieństwa to jest jeden z moich ulubionych działów z matematyki. Natomiast te osoby, które dopiero zaczynają przygodę ze mną, zaczynają naukę ze mną, mam nadzieję, że się o tym przekonają po tej lekcji. Mam nadzieję, że przekonam Was do tego, że warto się uczyć rachunku prawdopodobieństwa, że warto rozwiązywać zadania z kombinatoryki i tak naprawdę w tym dziale pokazane jest to piękno matematyki, to zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach życia. Ja tym spotkaniem chcę Cię przekonać do tego właśnie, żebyś rozwiązywał zadania z matematyki, z rachunku prawdopodobieństwa na poziomie rozszerzonym. Są to zadania, które są często niestandardowe. One oczywiście oparte są na aparacie matematycznym, ale są to zadania właśnie takie niestandardowe, gdzie trzeba pomyśleć. I nawet ktoś, kto jest bardzo dobry z matematyki, nieraz musi się dobrze zastanowić, nim zabierze się za rozwiązywanie zadania konkretnego. Ponieważ te zadania czasem burzą nasze stereotypy i po prostu my musimy sami jakby przekonać się, zastanowić się dogłębnie nad tym, jak do danego zadania najłatwiej podejść, bo wiesz o tym, że jest wiele dróg do tego, aby jakieś zadanie rozwiązać, ale konkretnie jedna z dróg będzie na pewno prostsza od drugiej. I tutaj w tym dziale bardzo ważne jest, jaką drogę wybierzesz, żeby naprawdę w tych obliczeniach się gdzieś nie pogubić, a żeby też w dwóch przypadkach na przykład rozważanych nie zawrzeć takich samych sytuacji, takich samych modeli, prawda? Bo wtedy będzie tych możliwości za dużo. Mam nadzieję, że tymi zadaniami się do tego przekonam. A na maturze rozszerzonej z matematyki pamiętaj, bardzo ważne jest to, żebyś doskonale rozwiązywał te zadania, bo zawsze są to zadania punktowane dosyć dużo, jeżeli chodzi o maturę rozszerzoną. Więc mam nadzieję, że przekonam Cię do tego, że warto się uczyć rachunku prawdopodobieństwa. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego maj-czerwiec 2020. Zadanie trzecie za 1 punkt. Mamy dwie urny. W pierwszej są 3 kule białe i 7 czarnych, w drugiej jest 1 kula biała i 9 kul czarnych. Ja zawsze zadanie z urnami zaczynam od tego, żeby narysować. Rysujemy sobie jedno pudełko, rysujemy sobie drugie pudełko, podpisujemy, to jest pierwsze, to jest drugie i wypisujemy, ile tych kulek jest. 3 białe, 7 czarnych, a tutaj 1 biała, 9 czarnych. To jest od tego zaczynamy, prawda? Rzucamy symetryczną sześcienną kostką do gry. Zapiszemy sobie, że jest rzut kostką, prawda? Rzucamy tą kostką taką zwykłą, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek, od jednego oczka do 6 oczek. Standardowa kostka sześcienna. Jeśli w wyniku rzutu otrzymamy ściankę z jednym oczkiem, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny. Czyli jeżeli wyrzucę jedynkę, to losuję kulę z pierwszej urny. W przeciwnym przypadku losujemy jedną kulę z drugiej urny. Czyli napisałam, jeżeli wyrzucę inną niż jedynkę, to wtedy kula z drugiej urny. Wtedy prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe. Czyli zdarzenie A zapisałam jako wylosowanie kuli białej. I naszym zadaniem jest policzyć P od A, gdzie A to jest właśnie wylosowanie kulki białej. Odpowiedź A – 2/15, odpowiedź B – 1/5, odpowiedź C – 4/5, odpowiedź D – 13/15. Mamy wybrać, która to odpowiedź jest prawidłowa w takiej sytuacji. No więc jest to zadanie, być może za dużo treści tobie się wydaje jak zadanie za jeden punkt. No ale często jest tak, że zadanie z rachunku prawdopodobieństwa jest nasączone treścią i ty musisz dobrze zrozumieć, tak jakbyś się wczuł w tą sytuację. Wiesz, masz przed sobą dwie urny, stoisz przed tymi urnami i kazali ci rzucić kostką. No to rzucasz kostką, prawda? I teraz, jeżeli wyrzucisz jedynkę, no to bierzesz jedną kulkę, ale z pierwszej urny. Jeżeli wyrzucisz inną niż jedynkę, to wtedy bierzesz kulkę, ale z drugiej urny. No i tego typu zadania, gdzie jest pomieszane, na przykład kostka z urną, ja polecam drzewko, bezdyskusyjnie. Czyli od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że rzucamy kostką. Wiadomo, że niektórzy, jak widzą zadanie z kostką, to myślą, że będzie 6 gałęzi. No mogłabym zrobić, prawda? 6.
od gałęziej tutaj. Ale nie ma sensu. Dlaczego? Dlatego, że mamy tylko jakby dwie opcje. Nas interesuje, że albo nam jedynka się trafi, albo inna niż jedynka. Po prostu ja to przepisuję. Inna niż jeden. Mogę napisać dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, prawda? Mogę sobie tak napisać, żeby to było w nawiasie, że albo dwójka, albo trójka, albo czwórka, albo piątka, albo szóstka, ale my mamy na myśli inna niż jeden. No to ustalmy. Jeżeli rzucasz kostką, bierzesz sobie kostką i rzucasz, to jaka jest szansa na jedynkę? No jedna na sześć, prawda? Czyli tu będzie jedna szósta prawdopodobieństwo, że wyrzucę na kostce jedynkę. No to inna niż jeden, no to widzisz, że mamy tutaj 5 opcji na 6, czyli to prawdopodobieństwo jest 5 szóstych. Okej, ale na tym nasze doświadczenie się nie kończy, bo my jeszcze ciągniemy kulkę z urny. No to teraz tak, jeżeli wyrzuciłam jedynkę na kostce, to ciągnę jedną kulkę z pierwszej urny. No to popatrzmy, w pierwszej urnie mamy takie opcje, albo mi się biała trafi, albo czarna. To z pierwszej urny sobie zapiszmy. Natomiast jeżeli wyrzuciłam inną niż jeden, no to też ciągnę jedną kulkę z drugiej urny, ale w tej drugiej urnie tak się składa, że też jest biała i czarna. No nie ma innych kolorów. To jaka jest szansa na tą białą? No 3 na 10. 3 dziesiąte. A na czarną? No 7 na 10. Bo bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że razem tych kulek jest 10. Tutaj też mamy razem 10, ale na białą jest szansa 1 na 10. A na inną, no to na inną mam na myśli tutaj czarną, 9 na 10. I teraz, a to było wylosowanie kuli białej. To gdzie ja mam kulkę białą? W tej opcji i w tej opcji. Czyli teraz licząc P od A, ja muszę policzyć po prostu nic innego jak. Jak dojść do tej kulki białej? No muszę przejść taką drogą, prawda? Muszę wykonać taką drogę, czyli pamiętamy, że idąc z góry drzewka na dół, mnożymy po gałęziach. Czyli jest 1 szósta razy 3 dziesiąte. Teraz dodać, bo jeszcze mogę mieć inną drogę, czyli inny przypadek, prawda? Czyli tak samo będę miała 5 szóstych pomnożone przez 1 dziesiątą. No i to się równa, no wymnóżmy sobie, będę miała 3 sześćdziesiąte, dodać 5 sześćdziesiątych, to się równa 8 sześćdziesiątych, no i skracamy. Przez ile byśmy skrócili? Myślę, że przez 4 się da, to tu będziemy mieć 2 i tutaj będziemy mieć 15. Czyli mamy 2 piętnaste i jest to nasz wynik i szukamy takiej odpowiedzi. No tak się składa, że odpowiedź A w tym wypadku jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 2 to zadanie z tego samego arkusza maturalnego z roku 2020, zadanie 13 za 4 punkty. Oblicz, ile jest wszystkich siedmiocyfrowych liczby naturalnych, w których w zapisie dziesiętnym występują dokładnie 3 cyfry 1 i dokładnie 2 cyfry 2. Czyli ja tutaj zapisałam to, co jest istotne dla nas, czyli mamy liczby siedmiocyfrowe naturalne. W zapisie dziesiętnym mamy tak, 3 cyfry 1, dokładnie tam jest napisane, żeby nie było niedomówień, i 2 cyfry 2. No to popatrzmy, jeżeli ja mam w zapisie dziesiętnym 3 jedynki, to mam już 3 miejsca zajęte. Jak mam 2 dwójki, to mam już zajętych razem 5 miejsc. To zostaje mi jeszcze, zostają mi jeszcze 2 miejsca na inne cyfry. Czyli napiszemy sobie i 2 miejsca, 2 miejsca na inne cyfry. Mam na myśli inne cyfry, inne niż 1 i inne niż 2, bo to nie było doprecyzowane. I ty musisz sam jeszcze wywnioskować, no dobra, mam 3 jedynki, mam 2 dwójki, ale co zresztą? W końcu miała być siedmiocyfrowa. No i teraz, skoro już mamy, wszystko wiemy, to teraz musimy się zastanowić nad tym, jak będziemy ustawiać, bo wiadoma sprawa jest, że to jest zadanie z kombinatoryki, ale często jest tak, że są przypadki. No, wyobraźmy sobie, że mamy liczbę siedmiocyfrową, 7 kratek zajmuje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kratek. I teraz problem się pojawia taki, bo wiadoma jest sprawa, że nie możemy zaczynać tej liczby siedmiocyfrowej naturalnej od zera. Więc my musimy przemyśleć, co możemy postawić na początku. Tego typu zadania bardzo często zaczynają się od tego, że myślimy, co może być na początku. A więc dlatego będą przypadki. Czyli pierwszy przypadek ja zapiszę, jedynka na początku. Czyli ja na sztywno ustawiam jedynkę na początku. No to popatrz, jeżeli ja tutaj ustawię tą jedynkę na początku, na sztywno, to to miejsce już jest na sztywno ustawione, tutaj nie ma żadnego problemu, prawda? Jedynka jest ustawiona. No to teraz popatrzmy, zostało nam 6 miejsc, tak? I teraz w
tych 6 miejscach ja muszę jeszcze 2 jedynki włożyć. I ja muszę wybrać miejsce dla jedynek. Otóż wybieramy miejsca zawsze kombinacją. Czyli kombinacja z 6 wolnych miejsc, wybieram 2 miejsca, gdzie wsadzę jedynki. Zapiszemy sobie, to jest wybór miejsca dla jedynek. No okej. No to tak się stało, że to nie koniec, dlatego napisałam razy. No bo co dalej? Dalej muszę jeszcze dwójki wsadzić, nie? Czyli muszę wybrać znowu 2 miejsca, ale spośród 4 wolnych, nie? No bo 2 są już zajęte. Wyobraź sobie, że ja tutaj zarezerwowałam dla jedynek, tak sobie możemy wyobrazić. No to dalej, wybrałam 2 miejsca dla dwójek, no i zostały mi jeszcze 2 miejsca, które mogę obsadzić obojętnie jakimi cyframi, tylko że nie jedynką, nie dwójką. No to wiemy, że cyfr w matematyce jest 10. Zapiszmy sobie 10 cyfr, żeby o tym nie zapominać. Jest 10 cyfr. Więc jedynka odpada, dwójka odpada, zostaje 8. Czyli ja to miejsce mogę wypełnić na 8 sposobów, czyli razy 8, tak? I to miejsce też na 8 sposobów, no bo chodzi o to, że na przykład może mi się powtórzyć trójka, trójka. Albo może być trójka, piątka, prawda? Albo może być piątka, piątka i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak to wygląda. No dobra, spróbujmy to policzyć. Tutaj oczywiście korzystamy z symbolu Newtona, to jest 6 po 2, czyli mamy tak, 6 silnia podzielone przez 2 silnia razy 4 silnia. Tu musisz orientować się, jeżeli chodzi o wzory, no bo wiadomo, to jest podstawa. Teraz tu mamy 4 po 2, czyli 4 silnia podzielone przez 2 silnia razy 2 silnia. No i razy 64. To się równa. Będziemy chcieli sobie rozpisać to 6 silnia za pomocą 4 silnia, czyli 4 silnia razy 5 razy 6 podzielone przez 2 silnia, to jest 2, a tu razy 4 silnia zostawiam. Dalej, razy. To 4 silnia rozpisujemy jako 2 silnia razy 3 razy 4 podzielone przez 2 silnia razy, a to sobie napiszemy 2 po prostu i razy 64. No to teraz skracamy, nie? No bo tutaj wiadomo, sztuka, żeby skrócić odpowiednio. Tą dwójkę z 6 to tu będzie 3, tu skracamy i tą dwójkę z 4 to tu będzie 2. No i teraz możemy wziąć kalkulator, no bo to są tutaj dość duże liczby, więc dobrze jest wziąć kalkulator. 5 razy 3, mamy 5 razy 3, razy mamy 3 razy 2 razy 64. Od razu razem to wszystko zrobimy, czyli mam 5760. No to mamy tą sytuację, że jesteśmy na razie w pierwszym przypadku. No to teraz spróbujmy następny przypadek przeanalizować. No to skoro była oczywiście jedynka na początku, no to tak samo może być dwójka na początku. Dwójka na początku. No to skoro dwójka na początku, ja znowu rozrysuję 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, będzie nam łatwiej. I tutaj stawiam dwójkę. Czyli to miejsce jest zarezerwowane, dwójka na sztywno stoi. No to teraz wybieram znowu miejsca dla jedynek. Tu mogłam jeszcze dopisać, żeby było wszystko ładnie, że wybieram, napiszemy wybór miejsca dla dwójek. A w następnym przypadku już tego nie będę może rozpisywać, tylko będę mówić. Czyli wybieram teraz 3 miejsca dla jedynek. No to spośród 6 wybieram 3 dla jedynek razy. No to wyobraźmy sobie, że tu wybrałam, załóżmy tu wybrałam dla jedynek. To jeszcze muszę obsadzić jedną dwójkę, bo mi została. No to spośród 3 wolnych widzimy, wybieram jedno miejsce dla tej dwójki. OK, czyli załóżmy, że wybrałam to miejsce. To jest tylko to moje czerwone kółeczko, to jest tak przykładowo, prawda, żeby to było dobrze widać. No i zostały nam 2 miejsca, które obsadzam znowu dowolnymi cyferkami, ale oczywiście innymi niż 1 i 2. Czyli będę miała razy 8 razy 8. To się równa i znowu rozpisujemy zgodnie z symbolem Newtona. 6 silnia podzielone przez 3 silnia razy 3 silnia razy, tutaj w zasadzie mogę napisać 3 po 1 od razu, czyli to jest 3, no razy 64 zapiszemy. To się równa. Tutaj 6 silnia rozpisujemy jako 3 silnia razy 4 razy 5 razy 6 podzielone przez 3 silnia, a to drugie 3 silnia to po prostu od razu napiszemy, że to jest 6 razy 3 razy 64. To się równa, no bo chodzi o skracanie, to nam się z tym skraca, to nam się z tym skraca, prawda? I teraz bierzemy znowu kalkulator i sobie to będziemy mnożyć. Czyli mamy tak, tutaj będzie 24 razy 5, tak? Razy 3 i razy 64. To się równa 3840. No i podkreślamy sobie, mamy w tej sytuacji, w tym przypadku tyle nam wyszło możliwości. Ok, no to jeszcze mamy trzeci przypadek. A jaki to?
na początku może być inna niż 1 i 2. Czyli jednym słowem, co może stać nam na początku? Uwaga, teraz musimy przedyskutować. Nie może jedynka teraz, nie może dwójka, bo to już mamy zrobione. Zero wiadomo, że nie może. Czyli na początku może stać albo trójka, albo czwórka, albo piątka, albo szóstka, albo siódemka, albo ósemka, albo dziewiątka. Na początku. Czyli takie mamy opcje na początku, prawda? Czyli jak ja narysuję 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to oczywiście tutaj mam na początku tą sytuację, więc ile mamy opcji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No bo nie może jedynka, nie może dwójka, nie może 0. Czyli tutaj mam 7 opcji i ja to wpisuję po prostu 7 razy. Nie wykreślam, bo wykreślałam wtedy, kiedy wiem na pewno, że stoi jedynka, czy stoi dwójka. A tutaj, no nie wiem, któraś z tych będzie stała sobie, prawda? Obojętnie który. No i teraz uwaga, jak ja będę tutaj sobie obliczała, to żebym nie zapomniała tej siódemki, to ja od razu napiszę 7 razy i teraz wybieram miejsca dla jedynek. No 3 oczywiście, prawda, są jedynki, a miejsc wolnych mam 6. No to załóżmy, że wybrałam sobie tutaj, tutaj, tutaj. Ok. No to teraz muszę wybrać miejsce dla dwójek, żeby je wstawić, no nie te dwójki. No to spośród oczywiście 3 wolnych wybieram 2 miejsca, gdzie postawię dwójki. No to załóżmy to miejsce i załóżmy to miejsce. No i teraz zostało mi jeszcze jedno wolne miejsce, ale na pewno to nie jest z przodu, na którym mogę postawić byle co. Może mi się nawet powtórzyć to, co było tu z przodu, czyli mam znowu opcji 8, prawda? 8, no bo nie może stać tylko jedynka i dwójka, bo ona miała być ustalona, że jest 3 razy jedynka i 2 razy dwójka, nie? No to okej, no to teraz będziemy sobie mnożyć. Może 7 razy 8 pomnożę 56 razy, a tu rozpisujemy 6 silnia podzielone przez 3 silnia razy 3 silnia, zgodnie z symbolem Newtona, razy, a tutaj w sumie możemy od razu wiedzieć, że 3 po 2 to jest 3. Jeżeli tego nie wiesz od razu, no to sobie rozpisz, nie ma żadnego problemu. Czyli mamy 56 razy 3 napiszę teraz, a tu rozpisuję 3 silnia razy 4 razy 5 razy 6, podzielone przez 3 silnia razy 6 i znowu nam się to z tym skraca, to z tym skraca. Bierzemy kalkulator oczywiście i mnożymy 56 sobie, 56 razy 3 mnożymy, tak, dalej razy 20 od razu w sumie mogę napisać, to się równa i zapiszemy sobie wynik, będzie to 3360. W tym wypadku tyle nam wyszło opcji. No więc, jeżeli będę chciała teraz napisać odpowiedź, no to ile w końcu tych liczb jest? Muszę dodać wszystkie przypadki, tak jakby. Czyli będę miała tak 5760, dodać 3840, dodać 3360, to się równa. No i bierzemy oczywiście kalkulator do tego, no bo najszybciej, prawda? Będziemy sobie dodawać 5760, jeszcze dorzucam i wychodzi mi 12960. I to jest nasza odpowiedź do zadania. Ile jest tych liczb? No tyle. 12960. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2019 rok, zadanie czwarte za 1 punkt. Zdarzenia losowe A i B zawarte w omega są takie, że prawdopodobieństwo P od B' zdarzenia B' przeciwnego do zdarzenia B jest równe 1/4. Ponadto prawdopodobieństwo warunkowe P od A pod warunkiem B równa się 1/5 wynika stąd, że odpowiedź A. Prawdopodobieństwo części wspólnej to jest 1/20. Odpowiedź B. Prawdopodobieństwo części wspólnej to jest 4/15. Odpowiedź C. Prawdopodobieństwo części wspólnej to jest 3/20. I odpowiedź D. Prawdopodobieństwo części wspólnej tych zdarzeń A i B wynosi 4/5. My po prostu mamy tutaj policzyć. My tak naprawdę nie wiemy, na czym polega doświadczenie. My nie wiemy, czy rzucamy kostką, czy ciągniemy kulkę z urny, czy gramy może w karty, tak? Nie, my tego nie wiemy. My mamy suche fakty. I tutaj te zadania związane są ze wzorami, z własnościami. Otóż była taka własność prawdopodobieństwa, że jeżeli mamy podane prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, to ono jest równe 1 minus P od
tego zdarzenia wyjściowego, prawda? Czyli P od B', to się równa 1 minus P od B. Czyli ja przenosząc na strony mogę napisać, że P od B to się równa 1 minus P od B', prawda? Odpowiednio przerzucam, czyli u nas to będzie 1 minus 1 czwarta, to się równa 3 czwarte. Są tacy, którzy od razu to widzą, no bo to są rzeczy łatwe, ale ja rozpisuję, żeby nie było niedomówień. Następny bardzo ważny wzór. Wzór na prawdopodobieństwo warunkowe. P od A pod warunkiem B. To się równa kreska ułamkowa. I teraz w liczniku mamy prawdopodobieństwo części wspólnej właśnie, a w mianowniku mamy P od B, czyli prawdopodobieństwo tego warunku tutaj. Jednym słowem, będziemy chcieli teraz to wykorzystać tutaj, czyli za P od A pod warunkiem B podstawiamy 1/5. To się równa. No P od A część wspólna z B no zostawiamy, no bo przecież to mamy wyliczyć, no nie? To widzimy w tych odpowiedziach ABCD. No i P od B wyliczyliśmy, to jest 3 czwarte. To teraz pomnożymy obustronnie przez ten mianownik, w którym jest 3 czwarte, prawda, żeby się go pozbyć, to pomnożymy. Czyli będziemy mieć 1/5 razy 3 czwarte, to się równa P od A część wspólna z B. No i tu wymnożymy, czyli będziemy mieć 3/20, to się równa P od A część wspólna z B. I to jest nasza odpowiedź, więc zaznaczamy, która odpowiedź w tym wypadku jest prawidłowa. No i jest to odpowiedź C. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2019, zadanie 6 za 3 punkty. Rozważamy wszystkie liczby naturalne pięciocyfrowe zapisane przy użyciu cyfr 1, 3, 5, 7, 9 bez powtarzania jakiejkolwiek cyfry. Oblicz sumę wszystkich takich liczb. Mamy obliczyć sumę, więc troszkę takie nietypowe, bo proszą nas nie ile tych liczb jest, tylko sumę. Ale żeby najpierw w ogóle zlokalizować, to dobrze by było w ogóle wiedzieć, ile takich liczb jest. Czyli skoro mają być pięciocyfrowe, no to rysujemy 5 kratek. 1, 2, 3, 4, 5. Tak się składa, że mam do dyspozycji tylko tych 5 cyferek. I jeszcze cyfry mają się nie powtarzać. Czyli pierwszą kratkę mogę wybrać na 5 opcji, ale drugą już kratkę na 4. Kolejną na 3, kolejną na 2 i na końcu już nie mam wyboru. Czyli jak ja to pomnożę, to mam 120 liczb. Czyli gdyby było pytanie, ile jest takich liczb, byłoby to zadanie banalne. Wystarczyłoby zrobić albo permutację pięcioelementową, albo tak jak ja na kratkach 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. Jest to mi i tak konieczne, bo mnie proszą o sumę tych liczb. Czyli jednym słowem popatrzmy. Weźmy sobie na przykład 9. Prawda? Ja będę miała taką opcję, że mam 120 liczb, ale 9 będzie tak. Tyle samo razy na tym miejscu, 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 tyle samo razy na tym miejscu. Czyli przeliczmy sobie, ile razy będzie na danym miejscu jakaś cyfra. Czyli co trzeba zrobić? Po prostu 120 podzielić przez, mamy 5 miejsc, przez 5, wychodzi nam 24. Czyli to jest ile razy będzie na przykład 9 na pierwszym miejscu? No 24 razy. Ile razy będzie 9 na drugim miejscu? No 24 razy. I tak dalej, prawda? W związku z czym, dlaczego to ma dla nas znaczenie? Bo popatrz, wyobraź sobie, że na początku stoi 9. To wtedy ja mam 90 tysięcy. A skoro ja mam policzyć sumę, to mnie interesuje wartość tej liczby. Nie zapis tylko, tylko wartość. 9 na początku oznacza, że będzie 90 tysięcy. 9 na drugim miejscu będzie 9 tysięcy. 9 tutaj na tym trzecim miejscu to będzie 900. 9 na tym miejscu to będzie 90. I 9 na tym miejscu to będzie po prostu 9. A więc będziemy robić tak. Czyli ja będę chciała jakby osobno rozpatrzyć 9, później 7, 5, 3, 1, a na końcu to wszystko to tam, prawda? No bo każda ileś razy będzie na danym miejscu występować? No 24 razy. Czyli będziemy mieć tak. 24 razy będzie i teraz tak, wyobraźmy sobie, że 9 jest tutaj, to będę miała wartość 90 tysięcy. No to tak zapisuję, no bo mi jest ta suma potrzebna, dodać. 9 na tym miejscu, no to mamy 9 tysięcy. Dodać. 9 na tym miejscu, to mamy 900. 9 na tym miejscu mamy 90 i 9 na tym miejscu mamy 9, prawda? No i w zasadzie mogłabym to po prostu wykonać. To zrobię tak, 24 razy
90 tysięcy mamy, później mamy 9 tysięcy, czy 99 999. No będziemy to później jakby mnożyć. Dobra, to mamy pierwszą opcję. No to teraz lecimy po kolei. Tak samo będzie przecież z siódemką. Czyli będę miała 70 tysięcy, dodać 7 tysięcy, dodać 700, dodać 70 i dodać 7. Czyli będę miała 24 razy 77 tysięcy, 777. Tak samo będzie oczywiście wyglądała sytuacja, jeżeli będzie piątka. Ale rozpisuję 50 tysięcy, no bo piątka może być na początku. Może być tutaj, to wtedy będziemy mieć 5 tysięcy. Może być dalej, to będzie 500. Może być w tym miejscu, to będzie 50. No i może być na końcu, to będzie po prostu 5. Co do wartości, czyli będę miała 24 razy 55 tysięcy 555. Nie ma tak dużo tych przypadków, bo jest tylko 5, czyli 24 razy. Zresztą możesz już pewną analogię wyciągnąć, ale ja chcę rozpisać wszystko. Czyli tu będzie 30 tysięcy, bo trójka na początku. 3 tysiące plus 300 plus 30 plus 3, czyli mamy 24 razy 33 333. No i ostatnia opcja, czyli z jedynką, prawda? Tu nie ma problemu z zerem, no bo zera tutaj nie ma, więc dlatego jest łatwiej. Czyli jedynka na początku to da nam co do wartości 10 tysięcy, później jedynka na tym miejscu to będzie 1000, później jedynka na tym miejscu to będzie 100, później będzie 10, no i później na końcu to będzie 1. Czyli będzie 24 razy, tu mamy 11 tysięcy. 111. No i teraz oczywiście to będzie wszystko trzeba dodać, prawda? Żeby wiadomo tutaj uwzględnić to, jaka jest suma taka łączna tych wszystkich. No to co, ja może od razu wyciągnę 24 przed nawias i będę miała 99 999, dodać 77 777, dodać 55 555, dodać 33 333, no i dodać, tutaj mamy to ostatnie, prawda, więc też zapisujemy, no i będziemy mieć od razu w sumie wynik, możemy napisać, ja oczywiście wezmę kalkulator, no bo trudno, żeby tu bez kalkulatora, prawda, dodawać, dodajemy, żeby gdzieś nie pomylić się, to trzeba sobie jeszcze posprawdzać. Tak? No i ja mogę w sumie napisać 24 razy mamy 277 775. No i pomnożę razy 24 i mam tutaj zapis. Tak? Żebym gdzieś nie pomyliła przy przepisywaniu, dlatego ważne, mamy 6 666 600. Zadanie numer 5 to zadanie z arkusza maturalnego z czerwca 2019 roku. Zadanie piąte za 2 punkty. W urnie znajduje się 16 kul, które mogą się różnić wyłącznie kolorem. Wśród nich jest 10 kul białych i 6 kul czarnych. No więc narysowałam urnę, mamy tutaj 10 białych, 6 czarnych, razem jest 16 kulek, różnią się tylko kolor. Z tej urny losujemy dwukrotnie jedną kulę bez zwracania. Czyli jednym słowem chodzi o to, że najpierw losuję jedną, nie wrzucam jej z powrotem i później losuję jeszcze jedną. Losujemy dwukrotnie jedną kulę bez zwracania. Obierz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul białych, czyli zdarzenie A będzie polegało na wylosowaniu dwóch kul, konkretnie białych. Wpisz w kratki od lewej do prawej trzy kolejne cyfry po przecinku skończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. Czyli tutaj zdecydowanie polecam używanie kalkulatora na końcu, ponieważ będziemy musieli wpisać trzy kolejne cyfry po przecinku tego rozwinięcia dziesiętnego naszego wyniku. No ale my musimy to zadanie rozwiązać. Jeżeli jest zadanie z urną, to ja najlepiej wolę zrobić to przy użyciu drzewka. Czyli tak, po pierwsze startujemy z drzewkiem i teraz co robimy? Najpierw wylosuję jedną kulkę, czyli albo mi się wylosuje biała, albo mi się wylosuje czarna, no innych nie mam opcji. Jaka jest szansa na białą? Jest białych 10 na 16, czyli 10 szesnastych. No to na czarną jest oczywiście 6 na 16.
I teraz uwaga, losuję jeszcze raz kulkę, prawda? Czyli jeżeli ja losuję jeszcze raz kulkę, to znaczy, że może mi się trafić albo biała, albo czarna w tej sytuacji, ale też w drugiej sytuacji też może mi się trafić albo biała kulka, albo czarna. I teraz tak, jeżeli wylosowałam już pierwszą kulkę białą, no to wiadomo, że białych kulek już tam jest mniej o jedną. Czyli nie będę miała ich 10, tylko będę ich miała 9 i teraz uwaga, na 15. Dlatego, że no ja już jedną kulkę mam przy sobie, bo już sobie wylosowałam jedną kulkę, no nie? Akurat białą. No to tak się składa, że czarnych się stan nie zmienił. Jest 6, ale na 15 teraz. No dobra. A co by było, gdybym pierwsze wylosowała czarną? No to białe kulki się nie zmieniają. Było ich 10, jest dalej 10, ale już na 15 taka jest szansa. No a czarne kulki nam się zmieniła ilość, bo już jedną czarną wylosowałam. Zostało mi 5 na 15. No i teraz. Zdarzenie A polegało na wylosowaniu dwóch kul białych. No to szukamy, gdzie mamy dwie kulki białe. No tylko w tej opcji, prawda? Tu jest biała i tu jest biała. Więc w zasadzie można powiedzieć, że reszta drzewka nie jest mi potrzebna. No ale jak robimy zadanie, no to ja chciałabym, żeby to było jednak pełne. Czyli teraz prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A to jest nic innego jak w naszej sytuacji 10 szesnastych pomnożone przez 9 piętnastych. No i to się równa. Może sobie skróćmy. Tu przez 5 to będzie 2, tu przez 5 będzie 3, to tutaj przez 3 będzie 1, tu przez 3 będzie 3. No i jeszcze tutaj możemy skrócić, to tu będzie 1, a tu będzie 8. Czyli ostatecznie mamy 3 ósme. To jest nasze prawdopodobieństwo 3 ósme. No i teraz oczywiście to podzielimy. 3 podzielone przez 8. Możemy sobie zapisać, to jest 0,375, prawda, tutaj. No i kazali nam zakodować, czyli kazali nam wpisać trzy pierwsze cyfry po przecinku, tak jak leci. 3, 7, 5. I wtedy uzyskujemy maksymalną ilość punktów za to zadanie. Na to spotkanie przygotowałam 5 zadań. Mam nadzieję, że udało mi się Ciebie przekonać do tego, że rachunek prawdopodobieństwa jest bardzo piękną częścią matematyki, przy której musimy nieustannie rozwijać się, myśleć, bo bez tego nie ma szans na sukces. Oczywiście, jak widzisz tutaj po tej lekcji, są zadania łatwiejsze, są zadania trudniejsze. Trudniejsze to znaczy wymagające od nas myślenia różnymi przypadkami, prawda? A myślenie, a jak będzie tak, a jak będzie tak, a jak będzie tak. Te łatwiejsze są bardziej schematyczne, prawda? Bardziej tutaj takie dla nas jakby widoczne i szybsze do obliczeń. Ja oczywiście zachęcam Cię do uczenia się rachunku prawdopodobieństwa, do rozwiązywania różnych ciekawych zadań z tego akurat tematu. Ja dziękuję bardzo i zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną i oczywiście na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a. No i widzimy się na kolejnej lekcji ze mną.